sąsiadu rzekł zazdrośnie. Wiesz co, Dynia, tak po prostu powiem ci coś prosto z mostu. Około 10 lat temu byłam w klubie Herkules w Branicach i zobaczyłam przepiękne, gigantyczne dynie jako element dekoracyjny na scenie. I te dynie nie dawały mi spokoju dotąd, aż wymyśliłam konkurs Zaklęte w Dyni. Zorganizowaliśmy trzecią edycję festiwalu Zaklęte w Dyni. Jest to festiwal cieszący się coraz większą popularnością zarówno wśród dzieci, dorosłych, młodzieży, jak i trochę starszych osób. W ramach festiwalu odbywają się przeróżne akcje plastyczne, warsztaty, kiermasze, można wykonać biżuterię, różnego rodzaju ozdoby, bądź praktyczne rzeczy, które przydadzą się w każdym domu. To ile czasu ci zajęło zrobienie tych twoich kolczyków? Godzinę. Wystarczy godzina, troszkę popracować rękami i takie piękne oto kolczyki można sobie samemu wyczarować. Dzieci wykonują dynie z masy plastycznej, te dynie jako maskotki, jako prezenciki mogą służyć. Ci, którzy nie chcą się tak bardzo brudzić wykonując dynie, mogą też malować, rysować, wziąć udział w konkursach przeprowadzanych przez konferansjera. Każda sobie bierze po dwie rękawiczki. Zadanie wasze będzie bardzo proste. Macie wyłupać ten słonecznik do zera. Rośnie dynia, rośnie słońca, rośnie, rośnie, wciąż bez końca. Rośnie non-stop, rośnie co dzień, już największa jest w ogrodzie. Można podziwiać prace, które powstały podczas warsztatów carvingowych. Te prace wykonali amatorzy, a są bardzo piękne, stąd zachęcamy, żeby obejrzeć i spróbować w domu wykonać. Nożykiem kuchennym podobno to się da zrobić. Co tu mamy, jakie użyłaś elementy? Z czego są na przykład ręce? Z takiej podłużnej dyni, takiej wężyka. Idzie dynia z wielkim hałasem. Napotkała inną dynię, pomyślała, co ja czynię. Dynia zbyt rozmowna być nie chciała, bo się drugiej dyni bardzo bała. Pierwsza ładna, druga piękna, każda z dyni uśmiechnięta. Czy to ty pisałaś ten wierszyk? Czy w domu ułożyłaś, czy to teraz pisałaś? Teraz pisałam. Tak z pamięci, a w ogóle tak piszesz wiersze? No. Rośnie dynia wprost do słońca, rośnie, rośnie wciąż bez końca. Rośnie non-stop, rośnie co dzień, już największa jest w ogrodzie. Dynie pochodzą z Ameryki oczywiście. Z ciepłych krajów. Chyba jest kuzynką arbuza. Gdzieś z Ameryki czy skądś tam z daleka. Może z zagranicy po prostu. Z ziemi. Dynia pochodzi z Ameryki Środkowej i hodowano ją tam już przed naszą erą. Do Europy przywiózł ją Krzysztof Kolumb. Dlaczego jest pomarańcza? Nie wiem, ma w sobie taki barwnik? Może dlatego, że w Ameryce Południowej jest tyle słońca? Bo w środku ma pomarańczowe. Tak na mojej to myślę, że słońce tak mocno ją prawi. No bo taka jest. Najczęściej kojarzymy dynię jako warzywo o pomarańczowej skórce. Dzieje się tak, dlatego że zawiera karoten. Z dyni jadalnych się robi zupy, bardzo dobre. Dodaje się tam jeszcze troszeczkę papryczki do tego. Pierogi z dyni można zrobić. Jakieś zapiekanki. Ciasto, zupę, sos z dyni na przykład. Można zrobić pyszną zupę i pyszne placki. Ja robię co roku, więc w razie czego zapraszam serdecznie. Coraz częściej dynia króluje na stołach i można z niej wyczarować i obiady, i desery, i marynować. Z lanymi kluskami, świetna. Wspomnienie mojego dzieciństwa. Po Beskidzie błądzi jesień, wypłakuje deszczu łzy. Na zgarbionych plecach niesie worek siwej mgły. Fotografia. Świat pełen olśnień, pogoni za chwilą. Świat, który pozwala na oderwanie się od gonitwy dnia codziennego. Fotografia z jednej strony praca od wielu lat. Z drugiej strony w dalszym ciągu fascynacja, w dalszym ciągu szukanie czegoś nowego. Cerkiew, cząstka ludzkich losów, zapach drewna, zapach mistyki. Początkowo pomysł, potem próba realizacji, potem coraz większe zaangażowanie, aż w końcu miłość. Obecna wystawa prezentowana w Nowochockim Centrum Kultury jest już siódmą odsłoną naszych cerkiewnych opowieści. Cerkwie, które odwiedzaliśmy poprzez Roztocze, Bieszczady, Beskid Niski, Sądecki, stały się w którymś momencie po prostu naszymi drewnianymi paniami. Dlatego, ponieważ
stały dumne, w promieniach słońca, piękne, czasem zrujnowane, czasem smutne. Warto jest zobaczyć ten nasz dorobek kulturowy, zwłaszcza, że on po prostu ginie. Spotykaliśmy na swojej drodze drewniane panie podparte drągami, chylące się ku ruinie. Jesienią góry są najszczersze, żurawim klucze otwierają drzwi. Po dwóch, trzech wyjazdach doszliśmy do tego, czego nam brakuje. Brakowało nam spotkań z ludźmi. W tej chwili, podjeżdżając pod jakąś drewnianą panią, rzadko się zdarza, że zrobimy 2-3 zdjęcia i zwijamy się. Przeważnie ci ludzie pojawiają się. Czasami zdarza się tak, że zrobimy właśnie te 2-3 zdjęcia i następne pół dnia spędzamy na rozmowie z ludźmi. Osoby, które opiekują się cerkwią, bardzo często z wielką przyjemnością otwierają ją, opowiadają historię miejsca, wplatając również swoje bardzo często trudne i bardzo okrutne losy swojej rodziny. Bo musimy pamiętać, że cerkiew przechodziła z rąk do rąk. Cerkiew to są ludzie, to jest historia Polski. Wiemy, że była trudna, wiemy, że była bardzo bolesna, ale myślę, że warto o tym rozmawiać i myślę, że warto odwiedzać te miejsca. I był Beskid, i były słowa, zanurzone popępki w cerkwi baniach, rozłożyście złotych, zmagających się wiatrem.